To jest szósta już edycja Tour de Pointe dla amatorów i widzimy, jak to się bardzo pięknie wszystko rozwija. Zaczynaliśmy, nie wiem, od 400 osób, a teraz już no, musieliśmy zamknąć listę na 1800 osobach. Wielka radość tych wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj, którzy mogą się zmierzyć na tej trasie. Ja sam startowałem, widziałem, jak już założą kask, przypną numer, adrenalina wysoka, każdy sprężony, każdy chce poprawić swój czas. No i taka prawdziwa walka, no, walka nie gorsza niż u zawodowców. Podchodzę do startów Tour de Pologne amatorów w formie treningu przede wszystkim i dobrej zabawy. Kiedy przyjechałem tutaj na pierwszy etap, byłem zaskoczony pozytywnie taką frekwencją i organizacją imprezy. Dlatego stwierdziłem, że jeżeli będę mógł uczestniczyć, o ile termin mi pozwoli, to będę stawał na starcie. Dobrze się bawił przede wszystkim. Moje takie podejście tutaj na ten start to jest dobry trening, dobra zabawa. Jechało się fantastycznie. W ogóle jestem zbudowany tą ilością uczestników. Prawie 1800 osób sprzęt wystartowało, to coś niesamowitego. Przede wszystkim bardzo dużo młodych ludzi, co naprawdę cieszy, bo przecież oni jeszcze przed tymi wszystkimi ludźmi jeszcze wiele, wiele lat życia i myślę, że te pasje będą dalej przenoszone i będzie coraz więcej Polaków jeździło, ruszało się, bo tak naprawdę to o to chodzi, o styl życia, o to, żebyśmy byli aktywni. W Tour de Pologne amatorów jadę dopiero pierwszy raz, za namową redakcyjnych kolegów. No i muszę powiedzieć, że wrażenie jak najbardziej pozytywne. Każdy, kto wypowiada się na temat tej trasy, ale jej nie przejechał, tak naprawdę nie wie, o czym mówi, bo podjechać gliczarów, to niektórzy mówią, że to takie o, a tak naprawdę to nie jest wcale nic łatwego. To jest mordercze 27% i naprawdę dosyć długo trzyma takie nachylenie i jest trudno.